Cześć, jestem Muszu Spiders. Cześć, witamy Was dzisiaj prosto po giełdzie. Może nie prosto, ale no, już jakiś czas. Ale wieczór po giełdzie, musimy się troszkę rozgrzać, bo... Zregenerować. No. A przy okazji tak sobie do Was troszkę pogadamy, jak tam dzisiaj było, takie nasze wrażenia. Bo było na sam naprawdę po prostu mega. Dobrze, że dostaliśmy od Rafała Kozyry akredytację prasową. Bo jakbyśmy mieli stać w tej kolejce, przecież byśmy mogli tam zwiędnąć. A kolejki były dwie, tak samo duże. Jedna była do biletów online, druga była do normalnie do kasy. I do kasy była tak wielka kolejka, dosłownie dwa bloki tak owinęła. Tak owinęła po prostu. Nagraliśmy też Wam, jak jechaliśmy po drodze, to właśnie nagraliśmy, jak się ludzie taki wężek jak w Snake'u, taki z tej starej, no, starej grze. No, to sobie zobaczycie, tylko że na naszej relacji. To będą takie zakupy, a dodatkowy filmik to będzie taka relacja. I w sumie najchętniej to byśmy Wam dodali od razu w ogóle oba filmy, żebyście zobaczyli, jak było super. I zakupy, i relacje, bo naprawdę wszystko wyszło super. A też takie ujęcia super zrobiliśmy, jakieś mega zbliżenia, takie w ogóle śmieszne, fajne sytuacje, więc na pewno będzie nam super relacja. Tylko po prostu nie mamy czasu, żeby... O, Tadeusz. Tylko po prostu nie mamy czasu, żeby tak to wszystko teraz obrabiać. Tak, Juniu? Juniu się trochę stęsknił, bo dzisiaj siedział sam w domu. Tak, kochanie? Dlatego macie dzisiaj rozpakowywanie zakupów razem z Tadeuszem. Dodatkowo może z takich uwag, co się nam podobało, a co byśmy ewentualnie się zmienili na giełdzie. No ja myślę, że warto by było, żeby już od następnej giełdy była trochę większa sala, bo jednak reklama zrobiła swoje. Dodatkowo to, że był też zając, to też zrobiło swoje. Do zająca kolejka była przecież tragiczna. To... W ogóle... Człowiek na człowieku, a jeszcze się przepychali ludzie, wciskali się pomiędzy tych, co byli, no, z przodu. A zauważ, że byliśmy na giełdzie do 15 od 10, więc w sumie byliśmy praktycznie całą giełdę. A nawet o 15 wychodziliśmy, to kolejka osób, które chciały kupić bilety, no była tak samo duża. Cały czas była jeszcze o te kolejne budynki. Więc to też troszkę jest niesprawiedliwe względem osób, które wchodzą później, bo nie mają już tak naprawdę szansy, żeby kupić te fajne rzeczy, które schodzą na początku. To też zależy od człowieka, jeżeli się przygotuje wcześniej, przyjdzie kupi wcześniej bilety na giełdzie. Tak jak z każdą giełdą. Kto wcześniej staje, temu Pan Bóg daje. A kto przychodzi jak leniuch, jak my ostatnio, no to co, no to nawet Turka nie kupi. Oj, dobra, to my mieliśmy porezerwowane. Ale jak na przykład chcecie przyjść i właśnie coś fajnego kupić, no to wiadomo, że to, co jest fajne, to schodzi od razu. No, nawet już przed giełdą już niektórzy sprzedają. No, już też jakiś tam rynek funkcjonuje przed giełdą. Dodatkowo, największym chyba dla nas plusem było to, że była szatnia i mogliśmy swoje kurtki, tak, zostawić. Rafał, naprawdę, jejku, w to końcu... To było po prostu idealne, co mogłeś dodać do giełdy, bo bez tej kurtki na ręce... Tego tak bardzo brakowało. Jeszcze my to, wiesz, mogliśmy sobie zostawić u któregoś sprzedawców kurtkę wcześniej. Po znajomości, no ale właśnie jak człowiek przychodzi, nie dość, że ma dużo paczek, nie wiem, jakieś terrarium nosi czy coś, i na to też kurtkę trzeba uważać. No. Jedyne, co jeszcze można by ewentualnie zmienić, bo sala jest jeszcze spoko, ale żeby tam był większy dopływ tlenu, żeby te okna pootwierać, żeby ten chociaż przewiew był. Bo teraz jeszcze zimą to jest trochę chłodniej, ale jak przyjdzie latem. Oj, no, to... latem to jest zawsze duszno, strasznie. Będzie sauna. A tak to wszystko jest na tip-top, jak dla nas. I jeszcze to uruchomienie tego balkonu. Też było super sprawą. Też dużo dało. Bo jednak ludzie się trochę rozeszli między górą a dołem. I ta sala, tak porównując giełdę tą z Vivarium, której jeszcze Wam nie nagraliśmy, to tutaj sala była mniejsza, prawda? Nie, sala była większa. Myślisz, że była większa? Sala była większa. Ale dodając górę, czy jakby góry nie było, to... Nie, sam dół chyba. Wydaje mi się, że jest większy. Że nawet sam dół jest większy? Było więcej miejsca na pewno niż... Wydaje mi się, że na Vivarium po prostu zatłoczyły trochę te stoliki z jedzeniem, no, które jak dla nas były zbędne, bo to tylko... Człowiek przychodzi głodny i wychodzi jeszcze bardziej głodny. Tak samo jakieś te niepotrzebne labirynty. Tutaj jest fajnie właśnie ustawione to, że jest jeden duży prostokąt z wystawcami i pośrodku są po prostu rzędy, jak w bibliotece. Naprawdę, sobie tak i to się naprawdę sprawdza. A na tamtej to były jakieś właśnie takie zawijasy. My czasem poszliśmy gdzieś i nie wiedzieliśmy, jak przejść na stolik
jakby z tyłu, bo trzeba było zakręcać i gdzieś dookoła chodzić. Było takie tak troszkę inaczej. A tak samo te gofry były też niepotrzebne. Gofry, bigosy. No. No a coś innego, więc to wam na pewno nagramy, jak teraz będzie wiwarium, bo... Na pewno na wiwarium pójdziemy, bo mieliśmy nagrać ostatnio, no ale niestety, no ja się zgapiłem, nie wziąłem karty pamięci do aparatu. To się okazało przed giełdą, ale teraz się postaramy i też nagramy coś. Ale w ogóle to możecie zobaczyć, że zmieniamy dla was jakość filmów, bo mamy troszkę lepszy sprzęt. I na przykład dzisiaj uruchomiliśmy sobie taki mikrofon krawatowy tutaj, który kupiliśmy już dawno. Jest między nami. Kupiliśmy go już dawno, ale bateria nam padła i nie mieliśmy kiedy to kupić. A dajcie znać, czy dźwięk jest lepszy, czy jest taki czystszy. Dodatkowo też przy przenoszeniu na antenie też jest nowy dźwięk i to już jest zupełnie innego mikrofonu. I chyba nikt tego nie zauważył. No właśnie, czekaliśmy na komentarze. Takie jakieś wow. A nic nie było w sumie, ale no, może dlatego, że nagrywaliśmy jeszcze wstęp taki z poprzedniej kamery, znaczy z tego sprzętu to teraz, ale bez właśnie dodatkowego mikrofonu. Może dlatego nie zauważyliście. A jeszcze właśnie, to zobaczcie na relacji z giełdy, nagrywaliśmy też nowym sprzętem, który sobie nabyliśmy ostatnio. No, więc też są super ujęcia. Akurat musieliśmy telefony wymienić i udało się nam tak trafić, że... Wydaje nam się, że na razie się wstrzymamy z obiektywem makro, bo to nam na chwilę obecną pewnie wystarczy. No, telefony teraz są takie wypasione, że po prostu. Nie będziemy zdradzali, zobaczycie zresztą na relacji. To będzie wam dużo owijać bawełnę. Dodatkowo chcielibyśmy bardzo podziękować Jackowi Wicherowi, który zechciał podarować nam paczkę niespodziankę z swojego rozmnożenia. Już wiemy, że są tam 9 sztuk Ince i Head Gold. Właśnie przeczytałam, co to za taśmą jest uklejona. To jest taśma Uzbira. Uzbira? Tak. Wicher Spider się zaopatruje. Uzbira. Ale ładnie nam podpisał Weronika i Łukasz, bo już są Spiders. Naprawdę się Jacek postarał. Ona się Tadeuszowi spodobało, widzisz. Już robi unboxing, więc Tadeusz się wstrzymaj chwilowo, dobrze? Nie narób tutaj. No. Jacek niestety nie mógł dotrzeć na giełdzie. I paczka została nam przekazana przez Argio Peterra. Któremu też dziękujemy bardzo. Dziękujemy właśnie za pomoc. I za miłą rozmowę, jak zawsze. Dodatkowo się wam jeszcze pochwalimy. Dostaliśmy też pajączka Kochiana Brunni Pes. Od African Terra. Od Adriana? Tak, od Adriana. Bardzo dziękujemy w ogóle za super rozmowę. Jesteś takim pozytywnym człowiekiem, że dałeś nam dużo takiej fajnej energii i takiej motywacji do nagrywania. Dodatkowo możemy tylko powiedzieć, że pewnie wpadniemy kiedyś jeszcze po żółwika małego. Tak, o nie otwieraj. Link do ich strony znajdziecie w opisie, jeżeli chcielibyście ich właśnie odwiedzić, to zapraszamy do nich. I kolejny prezent, który dzisiaj dostaliśmy. W sumie to jest zasłużona nagroda, bo odgadłam ilość sztuk w kokonie, które przeliniały. Tak. To było dokładnie 161 sztuk w konkursie zorganizowanym przez Spiders Lublin. I tutaj macie, widzicie, trzy usambarki małe, które niedługo... Mamy nadzieję, że będziemy mogli zamieścić w szkiełkach. No, jak trochę, tylko podrosną. Trochę poczekamy. No trochę poczekamy. A i tak chcieliśmy sobie kupić usambarki, więc super się w sumie trafiło. I też dziękujemy ślicznie. Dodatkowo chcielibyśmy też podziękować Spiders Factory za te miłe zniżki, które nam daliście na giełdzie. Naprawdę nie musieliście, a jednak to był z waszej strony taki miły gest. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ofertę właśnie Spiders Factory, to możecie wejść do nich. Na stronę, link będzie w opisie. A też u nas na relacji zobaczycie, bo zawsze Spiders Factory ma takie fajne rzeczy. Coś nowego zawsze jest. Takie jakieś dodatki do aranżacji. Poprzednio były czaszki, teraz były tak. Te... Jak to się nazywa? Takie te szyszki zwinięte. Jakiś rożec? Nie wiem, takie fajne do ozdoby jak robi kozła. Takie rogi barana, coś takiego. A też były jakieś... Jak oni to nazywali? Palec Enta? Nie.
Tak. Z goblina. A, palec enda, palec tak. enda był, a były też gbobki goblina. Oczywiście troszkę kupiliśmy. To zobaczycie, jak my to zaaranżujemy. Na pewno się przyda. No i co jeszcze? I jeszcze byśmy chcieli serdecznie pozdrowić naszych widzów. Którzy nas zaczepili na giełdzie. Naprawdę było nam bardzo tak. miło z wami chociaż chwilę porozmawiać. To są jedne z takich fajniejszych wspomnień z giełd. W ogóle jak właśnie do nas podchodzicie, zaczepiacie, mówicie coś miłego. To też daje takiego kopa motywacji. Szczególnie zaskoczyła nas jedna pani, której niestety... Żałujemy właśnie, że nie spytaliśmy, o imię. Bo powiedziała nam, że dziękuję nam za kanał. Jeżeli to oglądasz, to wiesz, że to mówimy o tobie właśnie. I naprawdę było tak miłe. No zaskoczyłaś nas. Do tej pory nie możemy przestać się uśmiechać z tego powodu. W takim razie, skoro powiedzieliśmy wam nasze wrażenia z giełdy, zabieramy was teraz do naszego stoliczka, gdzie pokażemy wam nasze zakupy. Pochwalimy się, co dostaliśmy i co kupiliśmy. Już na takim zbliżeniu sobie zobaczycie dokładnie. W takim razie przechodzimy. Przechodzimy w takim razie do ozdób. Pierwsze będzie Spider's Factory. Dostaliśmy właśnie od nich takie oto piękne ozdoby. Poczytaj się, zobacz na zbliżeniach. Warnika wam pięknie zrobi. Postaram się. To jest właśnie to, co mówiliśmy. Tak, takie rogi barana. To jest chyba z jakiejś szyszki zrobione. Fajnie będzie wyglądało. No, myśleliśmy bardzo fajnie. O jakimś terrarium dla ptasznika takiego naziemnego. Tu są te bobki goblina, tak? Bobki goblina. Ładne bobeczki. I jeszcze jest coś takiego. Też fajna ozdóbka. Zawsze to tak ciekawie. Im więcej takich ciekawych rzeczy możecie zrobić, tym ciekawszy terrarium wam po prostu wyjdzie. Dokładnie. Tutaj mamy jeszcze od nich właśnie braplasty kupione. 19x19 i 19x19x9 chyba. Na 9x10. I jest bardzo fajny takie dla naziemnych, bardzo mi się sprawdza. Także to od Spider's Factory. To tutaj przechodzimy dalej. Tutaj mamy dwie ozdóbki od Terra Shopu, naprawdę świetne. Jedno wygląda jak takie gniazdo szerszenie, a nie coś wiem jak, takiego, nie wiem, co to jest. Pokażę, tak w środku są takie jakby... Ale tutaj pomyślałem, że to byłoby właśnie idealne gniazdo jakichś nadrzewnych ptaszników, że tej takie maluchy się mogły schować. I tak można to na przykład przywiesić czy u góry terrarium, czy jakoś tak fajnie troszkę niżej. Może połóżyć bliż, co? Zrobiłam fajne zbliżenie już. Tak? I tu mamy taką drugą szyszeczkę, która też jest bardzo fajna. I też jako taka ozdóbka tak. akurat nam się przyda. Coś takiego. Dobra, i dobra. Następne rzeczy to też są dekoracje. I tutaj mamy od Spider's Shopu. Jedno wygląda jak taka wysuszona wielka fasola zbudowana. Tak, coś takiego. To jest takie twarde, takie właśnie wysuszone. Nie wiem, z czego to może być, z jakiej to rośliny może być. Tu jeszcze jakieś nasionko jakby zostało. Ale też to będzie taka ciekawa rzecz właśnie do terrarium. A dodatkowo jeszcze kupiliśmy taki wysuszony jakby taką gałązkę. I na to już mamy w sumie koncepcję, ale chyba wam nie będziemy teraz mówić. Nie zdradzimy wam tego, zobaczycie dopiero zobaczycie na filmiku. Zobaczycie właśnie na filmiku. Dodatkowo do najbliższej aranżacji dokupiliśmy 4 korzonki od Animale, których serdecznie pozdrawiamy. Tak, i małe, ale też się przydadzą właśnie pod to, co będziemy wam teraz nagrywać. Właśnie pod ponad podrostki. W takim razie, jakie mamy już dekoracje za sobą. Mamy oczywiście drewnojady pod nasze samiczki, głównie naziemne. A żeby miały właśnie co jeść. Bo jak drewnojady jest takie dla samiczek jest lepsze. Też mają dużo białka w sobie, prawda? To prawda. I jest plus tak. Jedyny minus jest taki, że one się zakopują, więc trzeba pilnować, żeby to się nie zakopało. Dodatkowo od
Spiders mamy karaczany, które u nich zarezerwowaliśmy. Pięknie nam je podpisali. Czyli 500 sztuk turka plus 200 turka. Serdecznie dziękujemy, że nam to zrealizowaliście. Kolejne. To może te usambarki, które Weronika wygrała. To nie wiem, czy mnie coś widać w tych malutków. Wiesz co, jedna widziałam, że już wcale nie jest taka mała. Może ja postawię, co? To jest najlepiej widoczne, bo tak. Reszta pochowana. Próbuję włączyć jeszcze latarkę. Coś tam widać. Piękny młodzik. Mam nadzieję, że będzie im u nas dobrze. I są ich 3 sztuki. Dodatkowo od kolegi Adriana dostaliśmy tą kochianę Brunipes, bo to jest takie maleństwo, że nie wiem, czy nie pomylicie go z jakimś kamyczkiem małym. Albo... Widać takie malutkie, jak taka mała rozgwiazda wygląda. A tutaj sobie siedzi maleństwo. To jest takie maleństwo, naprawdę. Ale troszkę ją podkarmimy i mamy nadzieję, że będzie rosła. No kochiany, jeszcze żadnej nie mamy w swoim No właśnie, podobie. Trzeba będzie o nią dbać. To jest coś nowego u nas. Następne pająki. To jest coś, co akurat trafiłem. I jestem z tego bardzo, bardzo zadowolony. Tutaj mamy... to jest Haplopelma lividum. L4 albo L5. Tylko ona jest zakopana, więc nie wiem, czy ją tutaj zobaczycie na filmie. Nie chciałbym, żeby wyskoczyła. Tak, zakopana jest. Zakopana jest, prawda? No to jest ptaszek podziemny, więc... A widać go już, no? Tutaj możesz zobaczyć sobie jego odwłok. Jeżeli chcielibyście z tego materiał, jak go przenosimy, to dajcie znak w komentarzu. Wtedy nagramy dla was taki materiał właśnie z przenoszenia go do nowego pojemniczka. A dodatkowo już właśnie tej koledzy z THC Spiders nie mieli jak wydać pieniążków, to dodatkowo wzięliśmy sobie jeszcze samą pałę z Cambridge'a. Maluszka. Ale akurat jego też jeszcze nie mamy. Ostatnio mieliśmy fazę na psalmopeusy, więc ten taki będzie do kolekcji. No co prawda właśnie mniejszy od tych, które mamy teraz, ale wszystko rośnie. Wszystko powolutku rośnie, więc nie mamy co narzekać. Dodatkowo byliśmy u naszego uroczego pana Spinoterra. Pana Wsiemka, zawsze pozdrawiamy. I tutaj mamy samczyka Salmopeus serduncus. Tak, dla naszej samiczki, którą ostatnio widzieliście na filmiku z aranżacji. Piękny jesteś. Jest przepiękny, naprawdę. To jest subadult, więc jeszcze jedna wylinka i będziemy mogli go dopuścić do naszej samiczki. I jeżeli wszystko pójdzie dobrze, no to może będą z tego maluszki. Dobra. Teraz co? I teraz paczka niespodzianka. W takim razie, skoro to już mamy za sobą, przechodzimy do naszej paczki niespodzianki od Jacka. Właściwie nie jest to niespodzianka, bo my wiemy, co tam jest. Ale... Wiemy, ale jednak Jacek nie musiał nam nic podarowywać. Jest z nami prawie, że od początku. A że zechce nam podarować taki miły prezent, i to jeszcze z własnej kopulacji. No to tym bardziej jest, no, bardzo miłe, nie? Znaczy, z własnej kospulacji, z własnego rozmnożenia. Mam to patrzenie, w której się jako zaśmiało. Może przejdźmy po prostu do otworzenia paczki. O. Zabezpieczone piankami. Są pianeczki. Są gumbeczki. No makulata to nie jest. Na pewno. O,
Pierwszy żyje, drugi żyje. Trzeci żyje. Czwarty żyje, a grubiutkie są, powiem ci. Piąty żyje. Mhm. Chyba tutaj jeden ma pinkę, wiesz? Do jedzenia. Szósty żyje. O. Siódmy żyje. Super. Ósmy żyje. A dziewiątego muszę otworzyć, bo jest w innej kliszóweczce. Jak? I dziewiąty również żyje. Więc Jacku, wszystkie pajączki od ciebie żyją. I mam nadzieję, że u nas będą miały dobrze. I Jacek nam zaproponował, że moglibyśmy właśnie z tych pajączków utworzyć taką fajną grupóweczkę. Więc jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak taką grupóweczkę właśnie z nich robimy, dajcie nam znać również w komentarzach, czy chcielibyście zobaczyć, jak tą grupówkę właśnie aranżujemy. Akurat mamy parę fajnych takich dodatków do terrarium, to moglibyśmy tutaj właśnie użyć, może taką właśnie szyszeczkę. Miał właśnie na robienie sieci. Czy jakiś taki fajny korzeń na przykład? No, coś byśmy mogli fajnego wymyśleć. Więc teraz czekamy tylko i wyłącznie na wasze komentarze. Dajcie nam znać, co wy o tym sądzicie. Jak podobają się wam nasze zakupy, możecie się również pochwalić w komentarzach waszymi zakupami. Jak bardzo was portfele zabolały. Dodatkowo my też mamy niespodziankę dla Jacka, bo poprosił nas o to, żebyśmy spróbowali zdobyć dla niego plakat. I proszę o to bardzo. Jeden jest dla nas. Tak, my też musieliśmy mieć dla siebie. Jak już staliśmy tyle czasu, to jednak wzięliśmy też dla siebie. 40 minut w kolejce staliśmy po te plakaty, ale naprawdę są ładne. Więc Jacku, mamy dla ciebie plakat od Zająca z jego autografem. Tak, z dedykacją dla Wicher Spiders. Proszę bardzo. Mogliśmy powiedzieć Jacek Wicher Spiders. Też byłby trochę ten... Ale... Udało się zdobyć, tak jak prosiłeś, więc... A też prosił nas jeszcze jeden chłopak o taki plakat, ale niestety Zając też nie rozdawał wiele. Rozdawał jeden na osoba, że my byliśmy we dwoje, no to właśnie... Jeszcze się zgodzili na to, przymknęli właśnie oko, żeby nam przydzielić dwa plakaty. Dwa plakaty właśnie przydzielić. Ale Jacku, jesteś z nami od początku kanału, w sumie wspierasz nas, zawsze jakieś... Miłe komentarze zostawiasz, także to jest takie podziękowanie od nas dla ciebie. W takim razie, skoro już wszystko wam pokazaliśmy i rozpakowaliśmy wszystkie nasze zakupy, możemy zakończyć ten film. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to zapraszam do kliknięcia w czerwony guziczek. Łapeczki, które zwiększają zasięg. Dzięki którym właśnie, dzięki wam, dobijamy już powoli do tego 1000 subskrypcji. Jeżeli chcielibyście więcej tego typu filmów, dajcie nam znać, bo jednak te wasze komentarze dużo nam ułatwiają w montowaniu filmów. Wszystkie wasze uwagi są na wagę złota, bo jednak wiemy, co wam się podoba, co mniej lubicie. A jakie typy filmów lubicie bardziej? No bo tak naprawdę nagrywamy dla was, więc zależy nam, żeby to wam się podobało. W takim razie my się z wami żegnamy. Widzimy się w kolejną środę. Na razie. Pa.